Partnerem filmu jest sklep Flying Atom Gold, prowadzący sprzedaż złota oraz srebra inwestycyjnego od uznanych światowych producentów. Firma jest certyfikowanym dystrybutorem produktów Menicy Austriackiej. We Flying Atom Gold najpopularniejsze monety i sztabki można nabyć od ręki w jednym z 19 oddziałów, które znajdziecie na terenie całego kraju lub poprzez stronę internetową. Firma przygotowała specjalną promocję. Teraz z kodem MONECIARZ100 kupicie 1-uncjową złotą monetę australijski kangur o 100 zł taniej. Z jednej strony idea stojąca za inwestowaniem swoich nadwyżek finansowych jest bardzo prosta. Odkupić tanio, sprzedać drożej. Oczywiście warto jeszcze zadbać o to, żeby różnica pomiędzy ceną sprzedaży i ceną zakupu, pomniejszona już o wszystkie opłaty i podatki, była wyższa niż nasza rzeczywista inflacja, która często z oficjalnie podawaną inflacją CPI ma niewiele wspólnego. I choć idea ta jest banalna do bólu, jej skuteczna realizacja to już prawdziwe wyzwanie. Żeby przekonać się, jak duże, wystarczy spojrzeć, ile książek, artykułów, blogów, filmów czy podcastów o inwestowaniu mamy na rynku i jak czasami diametralnie różne sposoby inwestowania są tam polecane. Oczywiście najlepszym sposobem pomnażania swoich środków byłoby wybranie tego aktywa, które w najbliższym czasie przyniesie najlepsze stopy zwrotu. Ale ponieważ nikt z nas nie zna przyszłości, eksperci od inwestowania sugerują takie zdywersyfikowanie swoich środków, żeby nasz portfel był odporny na różne zawirowania rynkowe i geopolityczne, a dzięki temu w dłuższej skali dawał stabilny wzrost. Ciekawe jest spojrzenie na to, jak w ramach tej dywersyfikacji wyglądają metale szlachetne, bo podejścia są tutaj naprawdę różne. Mamy ekspertów, którzy w ogóle odradzają inwestowanie w metale, twierdząc, że nie wypłacają one dywidend i w dłuższej skali dobra inwestycja w rynek akcji zawsze przyniesie lepsze stopy zwrotu. Pokazują oni różne wykresy porównujące zmiany indeksów SP500 czy Nasdaq do zmian ceny złota, z których wynika, że w wielu przedziałach czasowych to właśnie rynek amerykańskich akcji daje najlepsze zyski. Abstrahując już od tego, że bez problemów znajdziemy okresy, w których to złoto radziło sobie lepiej, warto pamiętać, że takie suche porównanie wykresów nie zawsze mówi o realnych stopach zwrotów, bo nie uwzględnia różnego rodzaju opłat transakcyjnych za zarządzanie czy podatków od zysków kapitałowych. Odrzucając porady ekspertów najbardziej zafiksowanych na rynek akcji, znaczna większość doradców sugeruje posiadanie jakiejś ekspozycji na metale szlachetne. Ale tutaj różnorodność jest także ogromna. Możemy spotkać się z opiniami, że metale nie powinny stanowić więcej niż 5-10% całego naszego portfela inwestycyjnego, ale także z takimi, gdzie w obawie o załamanie współczesnego rynku finansowego czy poważne zawirowania geopolityczne sugeruje się trzymanie w nich nawet 30-40% swoich środków. Co więcej, wcale nie ma konsensusu odnośnie tego, w jaki sposób inwestować w owe metale, bo jedni twierdzą, że mamy skupić się wyłącznie na metalu fizycznym, a inni nie mają żadnych problemów z inwestowaniem np. w fundusze ETF oparte o fizyczny metal. Gdy już podejmiemy decyzję odnośnie tego, ile procent naszych zasobów przeznaczymy na metale szlachetne, pojawia się kolejny problem. Przecież metale szlachetne to nie tylko złoto, ale także srebro, platyna i palad. A gdy podejdziemy do tematu mniej ortodoksyjnie, to na horyzoncie pojawi się jeszcze ruten, rod, osm i iryt. Rozważenie wszystkich możliwych wariantów przekracza zakres i możliwości czasowe tego materiału. Tutaj skupimy się więc tylko na jednej rzeczy. Założymy więc, że interesują nas tylko metale szlachetne w formie fizycznej oraz to, że wiemy już, jaką część całego portfela będą one stanowić. Pytanie, na które spróbujemy sobie odpowiedzieć, będzie dotyczyć tego, co w takim idealnym portfelu metali powinno się znajdować i jaki podział tam zastosować. W zasadzie nikt nie powinien mieć wątpliwości co do tego, że musimy mieć jakąś ekspozycję na złoto. To ile tego złota ma się tam znajdować i w jakiej formie, zależy trochę od naszego zaawansowania oraz ilości środków, które możemy inwestować. Jeśli jesteśmy na początku swojej drogi, w zasadzie powinniśmy rozpocząć ją od zakupów tylko i wyłącznie złota, odkładając zakupy innych metali na trochę później. W zasadzie obojętne jest, czy na początku zainteresujecie się sztabkami czy monetami. Te pierwsze są zwykle troszkę tańsze i są pakowane w tzw. certipaki, które są gwarancją autentyczności i najczęściej zawierają numer seryjny pokrywający się z numerem na samej sztabce. Tyle, że taki certipak łatwiej podrobić niż sam metal, więc nie jest to jakiś mocny argument. Monety są zwykle odrobinę droższe, ale jednocześnie możemy wyjąć je z kapsla, a przez to obcować z fizycznym metalem i łatwo sprawdzić jego autentyczność, nawet domowymi metodami. Tak więc ja osobiście preferuję monety. Jeśli jednak zdecydujecie się na sztabki, pamiętajcie, aby kupować walory producentów zrzeszonych w LBMA. Ta organizacja dba o jakość rynku metali szlachetnych na całym świecie i jeśli dany producent znajduje się na jej liście, mamy gwarancję jakości i próby zakupionego metalu. W przypadku monet na samym początku
nie ma co kombinować i należy skupić się na walorach kanonicznej szóstki. W kolejności alfabetycznej są to amerykański orzeł, australijski kangur, Brytania, kanadyjski liść klonowy, Krugerrand oraz wiedeński filharmonik. Amerykański orzeł ostatnio odleciał trochę cenowo, więc ja osobiście wstrzymałem się z jego zakupami. W przypadku pozostałych walorów powinna interesować nas tylko i wyłącznie ich cena. Kupujemy po prostu najtańszy. One zawsze różnią się minimalnie cenami sprzedaży, natomiast w przypadku ich skupu dealerzy prawie zawsze trzymają ceny dokładnie takie same. Skoro więc w skupie za każdą z tych monet zaoferowana nam zostanie taka sama kwota, najlepiej wyjdziemy na zakupie waloru, który jest w danym momencie najtańszy. Najmniejsze wartości premii i spreadu występują zwykle na walorach o wadze co najmniej jednej uncji i od takich właśnie produktów najlepiej zaczynać swoją drogę. Problem pojawia się jednak w momencie, w którym nasze możliwości finansowe nie pozwalają na jednorazowe wydatki na poziomie 8000 zł, bo przecież tyle właśnie obecnie kosztuje uncja złota. Na szczęście rynek ma rozwiązania i dla takich inwestorów. Na moim kanale wielokrotnie pokazywałem oraz mówiłem, że osoby z mniej zasobnym portfelem nie muszą bać się zakupów złota o mniejszej wadze i to niezależnie od tego, czy mówimy o monetach czy sztabkach. Gdy będziemy spoglądać nie tylko na premie, ale także na spready, okaże się, że owe spready na różnych maluchach potrafią także sięgać 2-4%, a więc być prawie takie same jak na droższych walorach jednouncjowych. Przy zakupach mniejszych wag trzeba kierować się podobnymi zasadami co dla większych walorów. W przypadku sztabek znów trzymamy się producentów LBMA, a w przypadku monet producentów z kanonu. Każda moneta z kanonicznej szóstki jest oferowana w wagach pół uncji, ćwierć uncji i 1/10 uncji, a niektóre w wagach nawet 1/20 i 1/25 uncji. W przypadku liścia klonowego dostępne są nawet maluchy o wadze 1 grama, które można kupować pojedynczo lub w pakietach. Tak więc inwestowanie w złoto nie jest zabawą tylko dla bogaczy i zainteresować się nim może każdy inwestor, który jest gotowy wydać na swoje zakupy nawet małe kilkaset złotych. Niezależnie od tego, jakim budżetem dysponujemy, gdy zaczynamy budować swój portfel metali, moim zdaniem naszymi pierwszymi zakupami powinny być zakupy właśnie królewskiego metalu. Wraz z naszym rozwojem i wzrostem zasobności naszego portfela, w kręgu naszych zainteresowań powinno pojawić się srebro. To aktywo trochę bardziej zmienne, a przez to trochę bardziej ryzykowne niż złoto. Jednocześnie nie ma aż tak dobrej historii ochrony naszego majątku jak złoto. Za srebrem przemawia jednak kilka czynników. Pierwszy z nich można interpretować dwojako. Choć srebro w ostatnich latach zauważalnie zdrożało, daleko mu do swoich maksimów cenowych. Obecnie za uncję srebra na rynku płaci się w okolicach 22-23 dolarów. Tymczasem po wyjściu z kryzysu finansowego 2008 roku, w maju 2011 roku, cena uncji srebra dochodziła do prawie 50 dolarów. Gdyby chcieć spojrzeć na wartości realne, uwzględniające inflację, wciąż bardzo daleko dam do maksimum ze stycznia 1980 roku, w którym srebro kosztowało ponad 40 dolarów. Aby realnie przebić ten poziom, dzisiaj uncja srebra musiałaby kosztować ponad 140 dolarów. Z jednej strony można więc twierdzić, że srebro w ochronie naszego majątku sprawiło się fatalnie. Kto inwestował w nie na przełomie roku 1979 i 1980, albo w latach 2011-2012, nadal jest mocno do tyłu. Z drugiej strony może to oznaczać, że obecnie srebro jest tanie i właśnie teraz mamy dobry czas na jego zakupy. Czy srebro faktycznie jest tanie? Żeby się o tym przekonać, możemy wyrazić jego cenę nie w tracących na wartości walutach fiducjarnych, ale w prawdziwym pieniądzu, czyli w złocie. W tym celu konstruuje się wskaźnik stosunku ceny złota do ceny srebra, zwany z języka angielskiego Gold to Silver Ratio. Gdyby miała decydować tylko strona podażowa, cena złota powinna być tylko kilka razy większa od ceny srebra. Przykładowo, w 2022 roku roczny uzysk złota, czyli połączenie wydobycia z recyklingiem, sięgał 4765 ton. W przypadku srebra było to 31 874 tony, a więc srebra wydobywa się tylko niespełna 7 razy więcej niż złota. Jeśli chodzi o dostępne do wydobycia rezerwy, to złota jest 52 tysiące ton, natomiast srebra 530 tysięcy ton. W tym przypadku stosunek wynosi więc jak 1 do około 10. Dodatkowo naukowcy szacują, że całkowita zawartość srebra w skorupie ziemskiej jest około 8-9 razy większa niż zawartości złota. Wszystkie te szacunki mówią więc, że złoto powinno być co najwyżej 10 razy droższe od srebra. I tak naprawdę przez większość historii naszej cywilizacji właśnie z bardzo podobnymi wartościami mieliśmy do czynienia. Gdy srebro i złoto znajdowały się w systemie monetarnym, ten stosunek najczęściej oscylował w okolicach 1 do 15. Współczesne czasy przyniosły zmianę statusu srebra i obecnie jest ono traktowane bardziej jako metal przemysłowy. Trudno się temu dziwić, bo w ostatnich latach przemysł odpowiada za połowę popytu na srebro, natomiast inwestycje za tylko 20-30%. Na cenę srebra bardziej wpływa więc popyt przemysłowy,
niż wiara w jego wartość i zdolność przenoszenia tej wartości w czasie. Efekt jest więc taki, że po wyrzuceniu srebra z systemów monetarnych jego cena w stosunku do złota spadła i w ciągu ostatnich 30 lat tzw. gold-silver ratio trzymał się okolic 50-70. Momenty, gdy dochodził on do 80-90, były uznawane za okresy dużego niedowartościowania srebra. Warto nadmienić, że w ostatnim czasie mamy do czynienia właśnie z takimi wartościami i jeśli ów stosunek miałby wrócić do bardziej naturalnych poziomów z przedziału 50-70, cena srebra powinna wzrosnąć nawet 40-50% przy zachowaniu niezmiennej ceny złota. Mając już w swoim portfelu zauważalną ekspozycję na złoto, można więc rozważyć chęć obstawienia scenariusza niedowartościowania srebra i włączyć je w krąg swojego zainteresowania. Tym bardziej, że już rok 2022 i prognozy na rok 2023 pokazują rekordy zapotrzebowania na srebro, a od roku 2019 widzimy na tym rynku deficyty tego metalu. Całkowity deficyt z lata 2019-2023 ma w sumie wynosić ponad 21 tysięcy ton, czyli jakieś 60% ogólnoświatowego rocznego zapotrzebowania. Nie jest to jeszcze coś, co może zachwiać rynkiem, ale pierwsze sygnały większych niedoborów pojawiły się już na horyzoncie. Do zakupów srebra skłania też intensywny rozwój tego rynku w ostatnich latach, który skutkował wzrostem konkurencyjności oraz spadkiem marż. W efekcie premie na srebrze bulionowym spadły do kilkunastu procent, a spready do nawet małych kilku procent. W efekcie są one tylko nieznacznie większe niż te na złocie. Jednocześnie mamy świetny dostęp do całego szeregu monet bulionowych, które w Polsce są sprzedawane w procedurze VAT marża, a więc bez pełnego podatku VAT. Tutaj też warto zainteresować się najtańszymi monetami z kanonicznej szóstki, ewentualnie mniej popularnymi walorami, ale pod warunkiem ich naprawdę korzystnej ceny. Trzeba przy tym dodać, że nie wiadomo jak długo będzie można w Polsce kupować srebro bez pełnego VAT-u. W Niemczech nowa interpretacja podatkowa zmusiła tamtejszych dealerów do wprowadzenia pełnego VAT-u na srebrne monety. Rynek europejski ma tendencję do unifikowania się, a w szczególności Niemcy potrafią dość mocno forsować swoje rozwiązania jako obowiązujące w całej Unii Europejskiej. Nie wiadomo więc, jak długo jeszcze będziemy mogli kupować srebrne monety bez pełnego VAT-u. Być może warto więc wykorzystać ten korzystny czas, gdy cena rynkowa srebra jest stosunkowo niska, a na monety wykonane z tego metalu nie ma pełnego podatku. Obie te rzeczy mogą przecież zmienić się w niedalekiej przyszłości i to na naszą niekorzyść. Warto przy tym zaznaczyć, że swój srebrny portfel możemy zacząć budować od naprawdę małych kwot, bo uncja fizycznego srebra kosztuje obecnie około 110-115 zł. Oczywiście wielu dealerów oferuje rabaty ilościowe i srebro często opłaca się kupować w większych ilościach, np. na tuby mennicze zawierające 20 lub 25 monet. Tutaj i tak mamy jednak do czynienia z wydatkiem porównywalnym z zakupem tylko ćwierć uncji złota. W zasadzie większość argumentów, jakie przedstawiliśmy za zakupem srebra, można powtórzyć w przypadku platyny. Tutaj też mamy do czynienia z metalem szlachetnym, którego dominującym zastosowaniem jest obecnie przemysł. W roku 2023 motoryzacja oraz inne gałęzie światowej gospodarki przemysłowej zużyją aż 70% dostępnej platyny. Na inwestycje zostanie przeznaczone tylko 5% rocznego uzysku tego metalu. Jednocześnie tutaj też możemy sądzić, że obecnie platyna jest tania. Bywały przecież długie przedziały czasu, gdy była ona ponad dwa razy droższa od złota, teraz jest od niego ponad dwa razy tańsza. Wydaje się, że bardziej naturalną sytuacją jest ta, w której platyna jest droższa od złota, albo przynajmniej ma podobną do niego cenę. A to oznacza, że platyna powinna podrożyć o około 100%, żeby sytuacja na rynku wróciła do wieloletniej normy. A jest to tym bardziej prawdopodobne, że w tym roku na rynku platyny powinniśmy mieć do czynienia ze sporym deficytem i deficyt ten ma się utrzymać w najbliższych latach. Jakby tego było mało, do ściągania platyny na swój rynek wewnętrzny i do jej kumulacji rzuciły się ostatnio Chiny. Obecnie aż 80% dostępnych do zużycia zasobów platyny znajduje się właśnie w państwie środka. Podobnie jak w przypadku srebra, na rynku platyny też ostatnio wzrosła konkurencyjność, a marże, premie i spready wyraźnie spadły. Zniechęcające premie sięgające 50-60%, z którymi mieliśmy do czynienia jeszcze dekadę temu, są już pieśnią przeszłości. Obecnie nie ma problemów, żeby w przypadku platyny uzyskać spread sięgający 7-10%, a więc niewiele większy od tego obserwowanego na srebrze. Mając już więc w portfelu sporo złota i trochę srebra, można rozważyć jego urozmaicenie i wprowadzenie do niego trochę platyny. Tutaj mamy do czynienia z największym ryzykiem, ale także z potencjalnie największym zyskiem. Rynek platyny jest przecież bardzo mały. Roczny uzysk tego metalu i jego roczne zapotrzebowanie to poziom 7-8 milionów uncji. To przekłada się na wartość około 7 miliardów dolarów, czyli znikomą z punktu widzenia dzisiejszych rynków finansowych. Tutaj wystarczy pojawienie się jednego, nawet średniego gracza, żeby rynek rozchwiał się zupełnie,
a w efekcie tego rozchwiania cena zwiększyła się nawet mocniej niż wspomniane wcześniej 100%. Nie jest to jakoś mocno prawdopodobny scenariusz, ale małą część swojego portfela w ramach pewnej dywersyfikacji można na niego postawić. Rozszerzenie naszego portfela metali szlachetnych o srebro i platynę ma jeszcze jedną poważną zaletę związaną właśnie z dywersyfikacją. Inwestując w złoto, kierujemy się bardziej wiarą w wartość tego metalu. Inwestując w srebro i w platynę, inwestujemy w wymierne i realne aktywa przemysłowe. Dopóki będzie na nie duże zapotrzebowanie, a wydaje się, że będzie i to z czasem rosnące, ich wartość powinna raczej wzrastać niż spadać. Co więcej, jeśli w naszym portfelu mamy nie tylko złoto, ale także srebro i platynę, mamy trochę większe możliwości wyboru. Zamiast regularnie kupować tylko złoto i to niezależnie od jego ceny, możemy zmieniać nasze zakupy w zależności od tego, co aktualnie uważamy za najbardziej niedowartościowane. Jeśli w ramach podsumowania tego materiału miałbym powiedzieć, jaki jest mój idealny i docelowy portfel metali szlachetnych, to niewątpliwie będzie on składał się z całej trójki wymienionych metali. Oczywiście najwięcej będzie w nim złota, a najmniej najbardziej ryzykownej platyny. Mówiąc już bardziej szczegółowo, na złoto przeznaczyłbym 60-70% wartości portfela, na srebro 30-35%, natomiast na platynę około 5%. Chwilowe wartości tych przedziałów mogą być trochę inne, bo będą zaburzone przez większe zakupy akurat tego aktywa, które w ostatnim czasie uznawaliśmy za najtańsze i najbardziej niedowartościowane, ale docelowe wartości w moim przypadku byłyby właśnie takie, jakie podałem. Oczywiście musicie pamiętać, że w przypadku inwestowania nie tylko w metale szlachetne, ale w ogólności jestem zupełnym amatorem. Moje podejście wcale nie musi się więc sprawdzić w waszym przypadku i to z wielu względów. Po pierwsze, mogę zupełnie nie mieć racji i powielanie mojej strategii doprowadzi was do wymiernych strat. Po drugie, możecie być w zupełnie innym momencie swojej drogi inwestorskiej niż ja i to, co sprawdza się u mnie, wcale nie musi sprawdzić się u was. Traktujcie więc z rezerwą wszystko to, co powiedziałem, weryfikujcie, sprawdzajcie inne źródła i przede wszystkim intensywnie używajcie całego zasobu swoich szarych komórek. Nikt nie odrobi za was waszej pracy domowej. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję szczególnie mocno tym, którzy dotrwali do końca tego materiału. Do następnego razu. Partnerem filmu jest sklep Flying Atom Gold, prowadzący sprzedaż złota oraz srebra inwestycyjnego od uznanych światowych producentów. Firma jest certyfikowanym dystrybutorem produktów mennicy austriackiej. We Flying Atom Gold najpopularniejsze monety i sztabki można nabyć od ręki w jednym z 19 oddziałów, które znajdziecie na terenie całego kraju lub poprzez stronę internetową. Firma przygotowała specjalną promocję. Teraz z kodem MONECIARZ100 kupicie 1-uncjową złotą monetę australijskich kangur o 100 zł taniej.